Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzy razy już zaczynałam nagrywanie tego filmiku. I sama nie wiedziałam, od czego zacząć, żeby było wspaniale, cudownie i zainteresowanie wzbudzić w słuchających od razu na początku. A i właściwie to nic mi nie przyszło do głowy. Co by to mogło być? Moja bluzeczka, którą dostałam od mojej synowej, tak naprawdę jest pięknie seledynowa, to w tej kamerce wygląda tak właśnie jakoś mało wyraziście. I powiem szczerze, że tę bluzeczkę nałożyłam głównie z tego powodu, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich słuchających i tych, którym mignie ta cudownie zielona bluzeczka. A tymczasem kolor jest niewyraźny. Ale to nie szkodzi. Może wzbudzę ciekawość u słuchających bardzo interesującym tematem. No, chciałabym, żeby był żartobliwy i śmieszny, ale to, co mi przyszło do głowy, wcale nie jest takie żartobliwe ani zabawne. A cóż to takiego jest? Otóż wczoraj w łazience, jak fryzowałam swoją piękną grzywkę i mój cudowny ogonek, przyszło mi do głowy, jak to jest, kiedy nagle w naszym życiu pojawia się jakaś niedyspozycja, wiąże się ona z fizycznością. I ta niedyspozycja, którą od razu widać, a choćby nawet mniejsza czupryna na głowie, kiedy człowiek nagle po jakiejś chorobie pozbywa się włosów, albo przynajmniej ich jakiejś części i to jest widoczne i on wie, że musi wyjść na ulicę i się z tym zmierzyć. Wszyscy widzą, wszyscy patrzą i tak dalej, i tak dalej. No a jak sobie radzą z taką sytuacją? Nie z taką sytuacją, tylko jak radzą sobie ludzie, którzy obciążeni są niepełnosprawnością od urodzenia albo niepełnosprawnością, która wydarzyła się i przyłączyła do ich życia na skutek jakiegoś wypadku. Jak ci ludzie muszą poradzić sobie z taką codziennością i wiedzą, że ten świat na nich patrzy, a oni muszą robić jakąś minę. I czy ten świat zawsze dobrze ich traktuje? Wiemy dobrze, że nie. Bywa często, że patrząc na ludzi, którzy są niepełnosprawni, u których widać tę niepełnosprawność, bo można mieć niepełnosprawność, która jest mało widoczna, ale kiedy jest widoczna, to czy my się często zastanawiamy, jak ten człowiek sobie z tym radzi? Ktoś może powiedzieć, ojej, no i co takiego? Jak trochę gorzej widzi albo trochę gorzej słyszy, a może ma jakieś braki widoczne, no przecież wystarczy, żeby był dobrze zrewalidowany i wtedy funkcjonuje znakomicie. Powiem szczerze, że znam wiele osób, które są obciążone różnymi niedoskonałościami. W mojej rodzinie również, czyli osoby bliskie. I tak na co dzień właściwie nie zastanawiałam się, jak to jest, jakie są myśli tych ludzi, kiedy muszą wyjść na ulicę i wiedzą, że zostaną zobaczeni przez ten świat, jak sobie z tym radzą. I nie chodzi o jakieś głupstwo, no nie głupstwo, bo to też jest problem. Czy ktoś jest brzydki, czy ktoś jest ładny, czy może jest ładny, ale nie widzi tego? Bywa to często u nastolatek, którym się wydaje, że są brzydkie, szczególnie dotyczy to dziewczyn, ale i chłopaków również. Kiedy jakaś niedoskonałość w nas powoduje, że po prostu nie czujemy się dobrze. No, bo ktoś jest za chudy, bo ktoś jest za gruby, bo ktoś jest za wysoki, bo ktoś jest za niski. No i można powiedzieć, co to za głupoty, przecież naprawdę, jeśli jesteś człowieku sprawny, to daj spokój i przestań się tym dręczyć. Oczywiście, ale każdy ma swoją wrażliwość. A jaką wrażliwość mają ludzie, którzy obciążeni są niepełnosprawnościami, takimi bardzo widocznymi, takimi, które ograniczają ich w
funkcjonowanie. Czasami podejrzewamy tych ludzi, że ciągle są w złym humorze, albo och, taki to zawsze jest złośliwy, albo jaki to jest trudny charakter takiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Przyczepiamy takie etykietki ludziom, którzy tak naprawdę muszą posiadać ogromną wewnętrzną siłę, żeby funkcjonować, żeby się nie dać, żeby realizować swoje plany, marzenia, a przecież jakaś dysfunkcja na pewno tego nie ułatwia. Znam wiele osób wspaniałych, które, mogę to powiedzieć w takim największym skrócie, są wspaniale zrewalidowane, o których powiemy, ależ to wspaniały człowiek, ma takie poważne obciążenia zdrowotne, a funkcjonuje znakomicie, jest wspaniałym towarzyszem w rozmowie i tak dalej, i tak dalej. Ale znam też osoby, które nie funkcjonują wspaniale, dla których to obciążenie jest ogromnym obciążeniem życiowym, z którym właściwie nigdy sobie nie poradziły. Obserwując takich ludzi, czy spotykając takich ludzi, myślę, że tak zwyczajnie nie mamy specjalnych refleksji głębokich na ten temat. Łatwiej jest nam przyczepić etykietkę, łatwiej nam jest powiedzieć, a co to za problem, i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba ogromnej siły, żeby w takim życiu, w którym ktoś obciążony jest tą niedoskonałością, po prostu sobie poradzić. A my, tacy sprawni, tacy bez ułomności, bez dysfunkcji, wyszukujemy czasami przenajróżniejszych problemów, które urastają nieraz do ogromnych problemów, bo ktoś ma za duży nos, bo ktoś jest za gruby, bo ktoś jest za chudy, bo ktoś jest piegowaty, albo ma włosy nie w takim kolorze i tak dalej, i tak dalej. Nie umniejszam tych problemów, gdyż one są bardzo poważne, ale jeśli zastanowimy się tak na serio, to myślę, że człowiek, jeśli wolny jest od takich obciążeń, o których przed chwilą powiedziałam, to każdego dnia powinien wyrażać swoją głęboką wdzięczność, że tak właśnie jest. I mówiąc szczerze, chciałam troszeczkę inaczej porozmawiać o tym, ale chyba już wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Dobrze, że świat potrafi czasami pochylić się nad tymi ludźmi, którym los nie oszczędził różnych niedoskonałości. Nie zawsze tak było, nie zawsze tak jest i nie zawsze tak będzie. Dlatego warto, patrząc na człowieka, który takie obciążenia dźwiga, warto taką refleksję mieć, jak on sobie po prostu z tym radzi. I chyba tyle w tym temacie. Zerknę do mojej ściągaweczki. No i właściwie chyba wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Czyli taką refleksję warto mieć, kiedy widzimy przed sobą człowieka, który dźwiga coś, od czego my może jesteśmy wolni. Jak on sobie z tym radzi? Dobrze jest na niego popatrzeć, no nie na jak kogoś, kto jest kompletnie inny niż my i ojej i tak dalej, ale po prostu z taką refleksją, że w wielu sytuacjach po prostu może być mu trudniej. I właściwie wcale nie chciałam tak tego wszystkiego opowiedzieć i chyba wyszło nudno i w ogóle, i w szczególe, i tyle w tym temacie. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy jeszcze zaglądają do tych moich filmików i
Dziękuję za komentarze i pozdrawiam serdecznie z tą właśnie refleksją. A wszystko już powiedziałam. Do następnego.